Wtorek, 25 czerwca, na Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Choć sezon letni dopiero ruszył, statystyki są zatrważające. Według danych z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do dziś w Polsce utonęło już 96 osób. Trzy przypadki odnotowano w województwie śląskim, w tym dwa w pierwszy weekend wakacji. To więcej niż w analogicznym okresie minionego roku. Dlaczego tak dużo? Choć co roku mówi się o bezpieczeństwie nad wodą, zastanawiają się sami ratownicy. Fatima Orlińska. Do największej liczby utonięć, jak mówią ratownicy, wciąż dochodzi na skutek brawury i spożywania alkoholu podczas wypoczynku na plaży. Często zapomina się również, że nawet najlepszy pływak może z naturą nie mieć szans. I choć kąpieliska w regionie w większości są już strzeżone, plażowicze wciąż popełniają podstawowe błędy. Myślę, że główną też przyczyną to jest po prostu nieumiejętność pływacka. I trzeba, że tak powiem, zacząć edukować młodzież od podstaw, żeby po prostu tych utonięć było mniej. Czerwiec zawsze przynosi nam dużo utonięć, jest ciężkim miesiącem. Ja sobie to tłumaczę, że ludzie po prostu od nas uciekają, nie wiem, czy tutaj, bo my, nasza praca polega na prewencji, tak? Jeśli dobrze wykonamy swoją prewencję, dobrą pracę, będziemy ich, że tak powiem, chodzić za uszami truć, to do tych wypadków nie dochodzi. Tutaj naprawdę jeździmy, patrolujemy, cały czas mówimy i na tym jeździe, że naprawdę jest tutaj bezpiecznie. Ale dlaczego ci ludzie od nas uciekają? Ja sobie staram na to pytanie odpowiedzieć od wielu lat. Również od wielu lat służby ratownictwa wodnego w swoich działaniach wspierane są przez funkcjonariuszy policji czy straży miejskiej. Coraz częściej przy samych kąpieliskach powstają dedykowane posterunki, a wszystko po to, by ten wypoczynek nad zbiornikami wodnymi z każdym rokiem był jednak coraz bardziej bezpieczny. I choć w perspektywie mundurowych świadomość jest coraz większa, to kiedy w grę wchodzi wakacyjny luz i alkohol o racjonalne myślenie trudno. To nie jest, że tak powiem, dobra para, alkohol i woda, bo no to tworzy problemy. Czy to jest wszystko jedno, czy to jest na łodzi, czy to jest na materacu, czy to jest pływając w pław. Alkohol na pewno nie będzie pomagał, więc my jak najbardziej przestrzegamy przed nadużywaniem alkoholu. Spożywanie alkoholu, palenie papierosów, grilli i tak dalej, to jest zabronione na plaży. Nie ma tutaj żadnej uchwały na ten temat, natomiast są informacje, są nakazy i to jest międzyludzkie takie, że powiem, dobre traktowanie się wzajemne. Wzajemnie warto też zwracać na siebie uwagę, zwłaszcza wypoczywając nad wodą. Jak pokazuje przypadek z Glinicy, gdzie podczas pierwszego wakacyjnego weekendu utonęła 9-letnia dziewczynka, wystarczy chwila, by doszło do tragedii. Dziewczynka ze swoją starszą siostrą i koleżanką oddaliła się do akwenu nieopodal domu, a ich matka prawdopodobnie, jak przekazuje prokurator, nie miała tego świadomości. W sprawie trwa śledztwo. Prokuratura rejonowa w Lublińcu wszczęła śledztwo w sprawie narażenia 9-letniej dziewczynki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślnego spowodowania śmierci tego dziecka. Dziewczynka weszła do wody, straciła grunt pod nogami i zaczęła się topić. W tym czasie matka dziewczynki przebywała w domu, który znajduje się w odległości kilkuset metrów od tego stawu. Dziewczynka utonęła w stawie, w którym obowiązuje zakaz kąpieli. Ten niestety wciąż przez wielu, również dorosłych, jest lekceważony, a do utonięć dochodzi właśnie w miejscach, gdzie nie patrolują ratownicy wodni. Jak wynika z policyjnych statystyk, w starciu z wodą najczęściej przegrywają dorośli mężczyźni. Tragiczny początek wakacji na drogach w województwie śląskim. Dziś rano na ulicy Daszyńskiego w Gliwicach zginął 16-letni pasażer motoroweru. Jak doszło do tej tragedii, o tym Paweł Jędrusik. Dramat rozegrał się po godzinie 6 rano. W wypadku uczestniczyły dwa samochody osobowe i motorower, na którym jechały dwie osoby. Kierujący motorowerem nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu, w wyniku czego najechał na tył samochodu osobowego. W wyniku tego uderzenia w lewy kant samochodu osobowego zarówno pasażer tego motoroweru, jak i kierujący zostali odrzuceni na przeciwległy pas ruchu. Tam zderzyli się z nadjeżdżającym samochodem czołowo. Po ponad godzinnej reanimacji 16-letni pasażer motoroweru zmarł. 49-letni kierowca jednośladu został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. To dopiero początek wakacji, ale statystyki dotyczące kierowców jednośladów już są złe. Jeżeli chodzi o zdarzenia głównie z motocyklistami, tutaj odnotujemy wzrosty. Widzimy, że jest więcej zdarzeń, więcej wypadków, więcej kolizji i to co najgorsze, zginęło więcej motocyklistów aniżeli w roku ubiegłym. W ubiegłym roku od stycznia do 24 czerwca na drogach zginęło 4 motocyklistów. W tym roku było to 12 osób.
To pilot LPR-u spowodował zagrożenie podczas odbywającej się w weekend w Muchowcu Karsmani. Tak twierdzą organizatorzy i świadkowie. Jego zachowanie bada teraz policja i specjalna komisja. Do incydentu doszło w sobotę. Wieczorem pojawiły się informacje, że helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego nie mógł wrócić do bazy na lotnisku w Muchowcu, ponieważ to zostało zamknięte. Policja prowadzi teraz postępowanie w sprawie uszkodzenia mienia. Paweł Jędrusik. Policjanci przesłuchują świadków zdarzenia, bo otrzymali zgłoszenie o uszkodzonym namiocie. Właściciel oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Katowicach prowadzą czynności w sprawie o zniszczenie mienia. Stosowne zawiadomienie w tej sprawie złożył właściciel punktu gastronomicznego, którego podmuch wiatru spowodował, że namiot, w którym punkt gastronomiczny się znajdował, przewrócił się. W sprawie przesłuchiwani są świadkowie. Nadal nie wiadomo, co było powodem tak absurdalnej sytuacji, do jakiej doszło na lotnisku na Muchowcu. Organizatorzy imprezy twierdzą, że ktoś z LPR-u przed samym wydarzeniem chciał otrzymać bilety na nią. Przed wydarzeniem z moim wspólnikiem ktoś rozmawiał z LPR-u, nie wiem dokładnie kto, ale zażądał 30 wejściówek. No my po prostu stwierdziliśmy, no w imię czego, prawda, tak będziemy rozdawać. Przecież no, nie na tym polega cała idea i organizacja imprezy, żeby rozdawać wejściówki na lewo, na prawo. No i po prostu, nie wiem, chyba kolega wysłał kilka wejściówek po prostu, żeby otrzymali piloci. Natomiast prawdopodobnie mi się tak wydaje, że z uwagi na fakt, iż nie otrzymali takiej ilości, jakiej chcieli, po prostu te zachowania były celowe. Takie informacje ma też od organizatora Aero Klub Śląski. Prawdopodobnie był to pilot śmigłowca. Powiedział, że zniszczy tą imprezę. Użył podobne słów, ja nie jestem w stanie w tej chwili tego dosłownie przytoczyć. No i od piątku wieczora wykonywał starty w taki sposób, że zupełnie bezzasadnie wycofał się, bo przy takim starcie, znaczy jest taka procedura, się lekko wycofuje, natomiast no nie nad imprezę masową, tym bardziej, że tam byli ludzie i to stworzyło ogromne niebezpieczeństwo, dlatego że przewracały się namioty, sprzęt gastronomiczny i tak dalej. Organizatorzy imprezy podkreślają też, że w przypadku takich wydarzeń strefa lądowania helikoptera musi być odgrodzona na co najmniej 30 metrów. W tym przypadku było to dwa razy więcej. Często zalegają na ulicach miast. Rozsypujące się, zaniedbane, a w wielu przypadkach stwarzające również zagrożenie dla zdrowia osób postronnych. Wraki samochodów to niestety wciąż duży problem samorządów, w posiadanie których finalnie wchodzą. Wiąże się to z koniecznością ich utylizacji, a zatem wykładania pieniędzy z budżetu miejskiego. O tym, jakie są procedury i kiedy taki wrak można usunąć, Fatima Orlińska. Okazuje się, że kwestia usuwania zalegających na publicznych drogach wraków nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. Za wrak uznaje się pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub taki, którego stan techniczny budzi wątpliwość co do bezpieczeństwa oraz wskazuje, że nie jest używany. Ustawa Prawo o ruchu drogowym nie określa jednak, jak długo pojazd musi stać na drodze, by został uznany za porzucony. Staramy się dotrzeć do właściciela, ustalić stan faktyczny, co jest powodem, że ten samochód jest nieużytkowany. W pierwszej kolejności mogą być sytuacje takie, że stan zdrowotny nie pozwala na użytkowanie takiego pojazdu, albo na przykład osoba wyjechała za granicę do pracy i też jest nieużytkowany. Także te wszystkie informacje są pozyskiwane przez funkcjonariuszy i w przypadku, kiedy faktycznie właściciel nie dokłada starań, aby taki samochód zabezpieczyć, on ciągle ulega pogorszeniu względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dlatego decyzja o odholowaniu tego pojazdu. To w przypadku, gdy właściciel pojazdu nie zostanie zidentyfikowany. Taki pojazd trafia na policyjny parking i jeżeli w ciągu 6 miesięcy nie zostanie odebrany przez właściciela, przechodzi na własność gminy i może zostać wystawiony do sprzedaży lub po decyzji odpowiedniej komisji zostać zezłomowany. Auto jest tak samo, jak było zaparkowane, ładowane na nasz samochód i tak samo, jak było załadowane tutaj, jest rozładowywane po prostu na parkingu policyjnym. Od zeszłego roku wyholowaliśmy ze Straży Miejskiej takich wraków, myślę, że około 20-30. Mamy akurat przetarg tylko i wyłącznie na Chorzów. To są takie widełki, bo nie powiem pani dokładnie, jak to tam wyglądało, ale ogólnie jest to około 20-30, może i więcej, może i mniej. Nie jestem w stanie tego powiedzieć tak naprawdę teraz, jak to wyglądało, ale było ich tak naprawdę dużo.
za co dużo musi zapłacić miasto, bo to finalnie samorząd staje się właścicielem wraku. Jak mówią przedstawiciele urzędu, przejęcie własności wynika z regulacji prawnych. Usuwanie zalegających wraków jest konieczne przede wszystkim dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Sam koszt możemy odnieść się do ubiegłego roku. W mieście Chorzów umowa na odholowanie i utylizację takiego pojazdu to ponad 100 tysięcy złotych. Dla miasta pytanie, czy to jest duży koszt? Jest to duży koszt, ale oczywiście jest to uwarunkowane ustawą, więc jest to na obowiązek nałożony ustawą, ale z drugiej strony jest to bardzo ważne, żeby dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, bo przecież te samochody zalegają na parkingach, na krawężnikach. Do tego dostają się postronne osoby. Pieniądze z ewentualnego złomowania odholowanego wraku pozostają w mieście. Taki był wtorek. W imieniu Grzegorza Rządło zapraszam jutro. Do zobaczenia.